Obejrzę teraz salę, zobaczę, co da się na niej zrobić, a z młodą jeszcze raz się dzisiaj spotkam. Idę w kierunku sali. Jest tutaj leśnie, dziko, pięknie i zielono. Wchodzę do środka. Ja lubię, jak są takie kryształowe żyrandole i jak się właśnie dużo błyszczy i mieni. To jest bardzo fajne. Teraz rozumiem, że tutaj jest stół dla młodej pary. No i na tym stole są rzeczy, które chyba oni sami przygotowali. Wiem już, co oznacza, że młodzi mają problem z dekoracją. Winietki. Tutaj widzę księgę gości, zaproszenia. Nad tym wszystkim trzeba popracować, bo tak nie może być, tak nie może być. Kolejna rzecz, którą znalazłam, to nie jest piękna kokardka, ale chciałam wam pokazać ten kolor. Dlaczego? Bo to nie jest haber. Dobra wiadomość to taka, że jest to kobalt, czyli bardzo ładny odcień koloru niebieskiego, z którym bardzo chętnie popracuję, chociaż wprowadzenie tego koloru na sali, w której jest tak dużo jednak ciemnych barw, nie będzie proste. Ale przechodzę dalej. Teraz idziemy do sali, w której będą tańczyć. Wydaje mi się, że jej wielkość jest idealna do ilości gości, jaką zaplanowali młodzi. Może te kolorowe światełka tam z tyłu sobie odpuszczę, ale poza tym jest całkiem nieźle. Jasna, przestronna, nie ma tak mocno zdefiniowanych kolorów jak ta mniejsza sala. Jest sporo pracy, jest co robić, ale też jest plan. Dlatego za chwilę spotkam się z moimi ekspertami.